Myślę, że polskie media nie odzwierciedlają rzeczywistości i nie pokazują jej tak, jaką ona jest. Z jednej strony jest aspekt polityczny i tego, że media elektroniczne zwłaszcza przechylone są bardzo silnie w jedną stronę i duża część społeczeństwa, ta bardziej konserwatywna, nie znajduje swoich poglądów, czy nie znajduje swojego oglądu świata w większości mediów. Oczywiście nie wszędzie, ale w zdecydowanej większości. Inny problem to taki, że media, zwłaszcza prywatne stacje telewizyjne pokazują jakby taką rzeczywistość, która tylko wycinek rzeczywistości. Jedna ze stacji pokazuje wyłącznie młodych, świetnie zarabiających ludzi mieszkających w luksusowych apartamentach i pokazuje, że taki jest świat, kiedy świat jest bardziej skomplikowany. Inny problem to taki, że media nie tłumaczą rzeczywistości, a właściwie chcą nas tylko rozerwać, chcą nam dostarczyć taniej rozrywki. W programach publicystycznych nie tłumaczy się widzom zjawisk, tylko zderza się różne opinie, pokazuje się konflikt i jakby to ma zastąpić poważną analizę. W efekcie widzowie dostają tanią rozrywkę, dostają dwóch facetów, czy dwie osoby, które się naparzają, wzajemnie obrażają, ale a nie jest to rzeczywisty spór, nie jest to spór wartości, spór idei, tylko po prostu takie okładanie się, pojedynek bokserski. Prowadzący programy lubią to robić, bo to jest łatwe, ich wydawcy lubią, jak robią to prowadzący, bo dzięki temu mają oglądalność i dzięki temu nie muszą zatrudniać wysoko opłacanych dziennikarzy, tylko mogą zatrudniać niedoświadczonych dziennikarzy, a właściciele stacji są zadowoleni, no bo doraźnie rośnie im oglądalność. To wszystko powoduje, że moim zdaniem z telewizji w Polsce nie możemy się dobrze dowiedzieć tego, jak świat wygląda.